Dziękuję bardzo. To... Czekaj, szafa. Widoczne, mocne krwawienie. Sprawdzamy. Jest bezpieczne. Bezpieczne. Zakładamy rękawiczki. Bezpieczeństwo własne. Halo, słyszy mnie pan? Słyszy mnie pan? Policja. 00. Policja, słyszy mnie pan? 00. Co się stało? Zgłasza 00. Skąd ta rana? Ma pan jakieś ostre narzędzia przy sobie? Nie. Położy pan prawą rękę. Mamy. Położy pan lewą rękę od siebie, dobra? Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Rana dłoni, mocne krwawienie. Wezwij pomoc. Karetkę pogodzę. Weź na cokolwiek w drugą stronę. Przyjął, poczekaj. Jestem policjantem, przyszedłem, to będę panu chciał pomóc, tak? Moje imię jest Łukasz, jak masz na imię? Piotr. Piotr? Piotr, podejdę do ciebie i pomogę ci, dobrze? Pozwól, że sprawdzę. Co tu masz, Piotr? Co to za nóż? Przy pomocy tego noża? Skaleczyłeś się? Masz jeszcze jakieś inne niebezpieczne narzędzia przy sobie? No to wszystko krótko. Co było przyczyną tego, że to się stało? To było to narzędzie, ten nóż? Nie. Nie? 202 zgłasza. Słuchaj, nie mam żadnej możliwości wysłania ci kogokolwiek. Dobrze, słuchaj teraz. Też mamy wypadek drogowy. Słuchaj teraz, mam pomysł, żebyś ze mną rozmawiał, dobrze? Cały czas. Pamiętaj, że ja jestem tu po to, żeby ci pomóc, dobra? Pamiętasz, że mam na imię Łukasz, tak? Możesz do mnie mówić po imieniu. Słuchaj, ja byłem szkolony w tym kierunku, postaram się pomóc, tak? Za chwilę przyjdzie. Opatrujemy pana, zaraz będziemy tam przeciwnie. Na kilka pytań, czy ty się leczysz na coś? No, dobrze. A czy masz jakąś alergię? Nie. Na pewno? Medykamentów żadnych nie bierze, żadnych lekarstw na stałe? Nie. Dobra. Słuchaj, czy ty miałeś jakieś urazy? Opadłeś gdzieś po drodze? Nie. Nie? Dobra, to teraz tak, przesuniemy się do tyłu, dobra? Pomożesz nam? Tak. Dobra, stańcie nas plecami. Oprzyj się. Dobra, nie wiem co. Słyszysz, rozumiesz, że takie są procedury. My nic do ciebie nie mamy. Co tutaj masz? Drugi nóż masz, tak? Po co ci tyle noży? Nie wiem. Zobacz, co rozwiesz? Zabezpieczam nóż. Słuchaj, wiesz, że jest taka procedura, tak? Co tutaj masz w tej kieszeni? Dowód. Co masz? Dowód. Dowód masz? Mogę ten twój dowód, wezmę go, dobra, Piotr? Weźmiemy. Trzymaj. Piotr, będziesz współpracował, tak? Pamiętaj, że cię uprzedzam o tym, że masz wykonywać polecenia. Jeżeli nie będziesz poleceń wykonywał, to mogę wobec ciebie użyć środków przymusu, ok? Będziesz o tym pamiętał? Weźmy. Jak tam przejdź? Jak ręka? Boli cię ta ręka cały czas? Nie boli. Muszę chwilę biodra cofnąć. Dobrze, słuchaj. Piotr, słyszysz? Nie denerwuj się, musimy ci założyć kajdanki prewencyjne, dobrze? Założymy ci kajdanki i potem będziemy wszystko rozmawiać, ok? Dobra? Bo zachodzi podejrzenie, że tutaj było zdarzenie z twoim udziałem. Tak? Ty co prawda tutaj krwawisz, ale te kajdanki nie będą miały na to wpływu, tak? Blokuje. Dobra, teraz Piotr, rozmawiaj ze mną, dobra? Chodź, odwrócisz się do nas i możesz sobie na spokojnie siąść, dobra? Siadaj. Jak ręka boli? Nie, nie boli. A tu? Też. A tu? Nie. A tu? Dobrze, a weź odkryj się na chwilę, ja zobaczę co z tą raną jest. Mokrotok zatrzymany, weź go tam popędź z tym pogotowiem, co? Pan będzie zatrzymany. Tak? A co, poszukiwany? Jest pan poszukiwany za rozbój.
Tak więc pan w dniu dzisiejszym zostaje zatrzymany. Przysługują panu z tym też określone prawa. Zabierzemy pana, bo chwotów powstrzymaliśmy, tak? Będziemy pilnować, żeby ta rana tego. Pojedziemy do nas do lekarza, lekarz dokładnie opatrzy tą ranę i wystawi zaświadczenie, dobra? I wtedy będziemy wykonywać dalej czynności, okej? Okay? Tak? Wszystko jest wiadome? Dobra, no to będzie pan wykonywał polecenia, tak? Piotr, okej? Okay? Czy przed tym razem, tak, pan był już uprzedzony. Tak, dobra, Piotr, my ci pomożemy wstać, dobra? Noże, które miałeś przy sobie, my zabieramy, dobra? O! O! Dobra, tutaj ten krwotok trzeba cały czas monitorować warto, bo on tutaj wiesz. Co prawda uciska, ale tego. Dobra, poczekaj jeszcze, odejdź pana o chwilę. Zatrzymujemy pana i udajemy się na początku do lekarza, później do naszej jednostki. Czyją? Idź przodem i patrz, czy nikogo nie masz.